Witam na prezentacji na temat trójkątów o kątach 45, 45, 90 stopni. Zapiszę to: trójkąty 45, 45, 90. Możemy też powiedzieć trójkąty o kątach 45, 45 i kącie prostym 90 stopni, ale to byłoby zbędne, ponieważ wiemy, że każdy kąt prosty ma 90 stopni. Jak pewnie się spodziewacie, 45, 45, 90 to stopnie kątów trójkąta. Zastanówmy się, dlaczego takie trójkąty są w jakiś sposób wyjątkowe. Jeżeli oglądaliście moją ostatnią prezentację, w której wprowadziłem trochę teorii, to wiecie, że jeżeli dwa kąty przy podstawie trójkąta są równe, to są kąty przy podstawie. Jeżeli mamy taki trójkąt, ale jeśli narysujemy go tak w takim trójkącie, to mogą być kąty przy podstawie, choć w tym przypadku może to nie jest tak oczywiste. Zatem, jeśli oba te kąty są równe, to boki, które nie są dla nich wspólne, Czyli ten bok i ten bok w tym przykładzie, lub ten bok i ten w tym przykładzie, te boki będą równe. A zatem jest to bardzo ciekawa własność trójkątów prostokątnych o kątach 45, 45, 90 stopni. Ale skąd wiemy, że to jedyny przypadek trójkąta prostokątnego o tych właściwościach? Możecie sobie wyobrazić, że to jest trójkąt prostokątny. To jest kąt 90 stopni, więc to jest przeciwprostokątna. Dokładnie naprzeciwko kąta 90 stopni. Gdybym powiedział Wam, że te dwa kąty są sobie równe, to ile mogą mieć stopni? Jeżeli oznaczymy te dwa kąty jako x, wiemy, że kąty w trójkącie sumują się do 180, więc x plus x plus to jest 90 plus 90 równa się 180. 2x plus 90 równa się 180 lub 2x równa się 90 lub x równa się 45 stopni. A więc jedynym trójkątem prostokątnym, w którym dwa pozostałe kąty są równe, jest trójkąt o kątach 45, 45, 90 stopni. Co możemy w takim razie powiedzieć ciekawego na temat trójkąta o kątach 45, 45, 90 stopni? Cóż, poza tym, co już Wam powiedziałem, narysuję to jeszcze raz. Narysuję to w ten sposób. A więc wiemy już, że to jest kąt 90 stopni, to jest kąt 45 stopni, to jest kąt 45 stopni. I na podstawie tego, co już wam powiedziałem, wiemy, że boki, które nie są wspólne dla kątów 45 stopni, mają równą długość. Zatem ten bok jest równy temu. Jeśli spojrzeć na to przez pryzmat twierdzenia Pitagorasa, wiemy, że te dwa boki, boki, które nie są przeciwprostokątną, są sobie równe, a zatem to jest przeciwprostokątna. Nazwijmy ten bok a, ten bok b, a przeciwprostokątną c. Stwierdzenia Pitagorasa wiemy, że a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat, zgadza się? Wiemy, że a równa się b, ponieważ jest to trójkąt o kątach 45 45 90 stopni. A więc możemy po prostu zamienić a na b lub b na a. Zamieńmy tutaj a na b. Możemy więc powiedzieć, że b kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat, lub 2b kwadrat równa się c kwadrat, lub b kwadrat równa się c kwadrat przez 2, lub b równa się pierwiastek z c kwadrat przez 2. Co równa się c, ponieważ wyciągnęliśmy pierwiastek z licznika c przez pierwiastek z 2. I mimo, że to jest prezentacja na temat trójkątów, podam Wam kilka przydatnych informacji na temat usuwania niewymierności zmianownika. Więc ten wynik jest w zupełności poprawny. Właśnie wyliczyliśmy b, ale wiemy, że a równa się b, ale b równa się c przez pierwiastek z 2. Wychodzi na to, że w większości przypadków Osobiście nigdy tego nie rozumiałem, ale ludzie nie lubią pierwiastka z 2 w mianowniku, ogólnie nie lubią liczb niewymiernych w mianowniku. Liczby niewymierne to liczby, które mają po przecinku liczby, które nigdy się nie powtarzają i nigdy się nie kończą. Więc aby pozbyć się z mianownika liczby niewymiernej, robimy coś, co nazywa się usuwaniem niewymierności z mianownika. Popatrzmy jak się to robi na przykładzie. Jeśli mamy c przez pierwiastek z 2, Musimy po prostu pomnożyć licznik i mianownik przez tę samą liczbę, tak? Bo kiedy mnoży się licznik i mianownik przez tę samą liczbę, to tak jakby mnożyć ją przez 1, bo pierwiastek z 2 przez pierwiastek z 2 równa się 1. Robimy to dlatego, że pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2, ile to jest? 2. Tak jak powiedzieliśmy, coś razy coś jest 2. Cóż, pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 musi być 2, a licznik jest c razy pierwiastek z 2. Zauważcie, że c pierwiastek z 2 przez 2 to to samo co c przez pierwiastek z 2. Uświadomienie sobie tego jest bardzo istotne, ponieważ czasami na sprawdzianach czy testach może wam wyjść odpowiedź, która wygląda w ten sposób, jak pierwiastek z 2, 3 i tym podobne w mianowniku i przez to możecie nie wiedzieć dokładnie jaka jest odpowiedź, jeżeli jest to na przykład zadanie zamknięte. W takich sytuacjach musisz usunąć niewymierność z mianownika, czyli pomnożyć licznik i mianownik przez pierwiastek z 2 i otrzymasz pierwiastek z 2 przez 2. No ale wróćmy do zadania. Czego się już nauczyliśmy? To jest równe b, tak? Wychodzi na to, że b równa się c pierwiastek z 2 przez 2. Zapiszę to. Wiemy, że a równa się b, tak? A to równa się pierwiastek z 2 przez 2 razy c. Możecie nauczyć się tego na pamięć, ale zawsze możecie też sobie to wyprowadzić na podstawie twierdzenia Pitagorasa. I pamiętajcie, że boki, które nie są przeciwprostokątną trójkąta o kątach 45 45 90 stopni, są sobie równe. Ale myślę, że warto to sobie zapamiętać, ponieważ na niektórych egzaminach możecie nie mieć czasu na wyprowadzanie tych wartości. A jeżeli to pamiętacie, to jeśli zostanie wam podana długość przeciwprostokątnej, możecie bardzo szybko wyliczyć długość boków, a jeśli dostaniecie długość jednego z boków, szybko wyliczycie długość przeciwprostokątnej. Przećwiczmy to. Zetrę wszystko. A więc dowiedzieliśmy się, że a równa się b równa się pierwiastek z 2 przez 2 razy c. Jeśli dałbym wam trójkąt prostokątny i powiedział, że to jest kąt 90 stopni, to jest kąt 45 stopni i ten bok ma ten bok ma powiedzmy, że ten bok ma 8. Chcę się dowiedzieć, jaka jest długość tego boku. W pierwszej kolejności dowiedzmy się, który bok jest przeciwprostokątną. Przeciwprostokątna to bok naprzeciwko kąta prostego, a więc w zadaniu mamy właśnie wyliczyć przeciwprostokątną. Nazwijmy przeciwprostokątną literą C. Wiemy także, że jest to trójkąt o kątach 45, 45, 90 stopni, tak? Ponieważ ten kąt ma 45 stopni, więc ten kąt także musi mieć 45 stopni, ponieważ 45 plus 45 plus 90 równa się 180. Zatem jest to trójkąt o kątach 45, 45, 90 stopni i wiemy, że jeden z boków, bok A lub B, wiemy, że B równa się pierwiastek z 2 przez 2 razy C. A C próbujemy właśnie wyliczyć. Więc jeśli przemnożymy obie strony tego równania przez 2 przez pierwiastek z 2, w tej chwili po prostu mnożę to przez odwrotność współczynnika C, ponieważ pierwiastek z 2 skraca się z tym pierwiastkiem, a to 2. Skraca się z tym 2 i otrzymujemy 2 razy 8, czyli 16 przez pierwiastek z 2 równa się c. To byłoby poprawne, ale tak jak pokazałem Wam wcześniej, ludzie nie lubią mieć pierwiastków w mianowniku, a więc możemy powiedzieć, że c równa się 16 przez pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 przez pierwiastek z 2, a to równa się 16 pierwiastek z 2 przez 2 a to jest to samo co 8 pierwiastek z 2. Więc C w tym przykładzie wynosi 8 pierwiastek z 2. Jako, że jest to trójkąt do kątach 45, 45, 90 stopni, wiemy, że ten bok ma długość 8. Mam nadzieję, że wszystko jest teraz zrozumiałe. W kolejnej prezentacji pokażę Wam inny rodzaj trójkąta, choć może zacznę jeszcze od kilku przykładów tego trójkąta, ponieważ może to wszystko było trochę za szybko. Tak czy inaczej, do zobaczenia w kolejnej prezentacji.